Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie serii Krok po Kroku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób wykonać ramę do drzwi dwuskrzydłowych, ramę profilową przy użyciu głowicy frezarskiej z nożami profilowymi i kontrprofilowymi. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. Zanim przejdziemy do pracy na frezarce dolnowrzecionowej, powiem jeszcze parę zdań na temat samego narzędzia. Jest to uniwersalna głowica frezarska marki Felder, którą mam w zestawie z 12 nożami profilowymi. Średnica narzędzia bez noży to 114 mm, z nożami maksymalnie może wynieść 155 mm. Średnica otworu 30 mm i zakres obrotów, w jakich może pracować to narzędzie, to 5000 do 7900. Noże, które możemy założyć do tego narzędzia, mogą mieć dwie szerokości żazu: 50 mm i takie mam w komplecie, oraz 40 mm. Jest tutaj bardzo fajne, zastosowane rozwiązanie, które ułatwia założenie noży i generalnie ustawienie tych noży. Są to bolce, które wystają z narzędzia. W nożach mamy znowu dwie dziurki, które wkładamy w te bolce i wszystko dokręcamy i tak naprawdę już mamy gotowe narzędzie do pracy. Te czarne elementy, które mamy założone przed nożami, może po drugiej stronie noży, są to ograniczniki zbioru do posuwu ręcznego. Oczywiście jeśli chodzi o noże, wybór profili jest bardzo duży i dzięki temu, że te noże są wymienne, głowica jest naprawdę bardzo uniwersalna. Ja sam w tym momencie korzystam z tych noży profilowych i kontrprofilowych, które były w zestawie. Słuchajcie, bierzemy się do pracy. Ustawienie odpowiedniej wysokości frezowania oczywiście zaczynamy od ustawienia zera. Najszybciej zrobimy to, licując blat z górną krawędzią noża. Nóż jest już zlicowany z powierzchnią blatu. Zerujemy i podnosimy, zakładamy pierścień i mocujemy całą głowicę. Jak wspomniałem na samym początku, szerokość żazu noża frezującego to 50 mm. Szerokość kantówki 48 mm, więc mam 2 mm zapasu, więc od zera do góry wrzeciono muszę podnieść na wysokość 49 mm. Milimetr od góry, milimetr od dołu zostanie niefrezowane. Podnosimy. Jest na 49 i powinno być idealnie na środku. Szerokość frezowania jest ustawiona dobrze. Teraz ustawiamy głębokość frezowania. Listewka ustawiamy tak jak przy frezach do połączeń klejonych, czyli przesuwamy przykładnicę listewkę wkładamy w najbardziej oddalony punkt w stronę wrzeciona i szukamy zera i odsuwamy powiedzmy o pół milimetra. Frez mam już ustawiony na odpowiednią głębokość i na odpowiednią szerokość frezowania. Założyłem jeszcze osłonę dla bezpieczeństwa, gdyby okazało się, że coś chce się stamtąd wydostać w moim kierunku.
uzbroiłem stół przesuwny w przykładnicę poprzeczną i zaczynam, słuchajcie, od frezowania, ale najpierw nożem kątprofilowym. Dzięki tutaj za podpowiedzi wasze w komentarzach. W poprzednim filmie, jak pamiętacie, zacząłem w realizacji o drzwiach dwuskrzydłowych, zacząłem frezować najpierw profilem i dopiero później użyłem noża kątprofilowego. Wasze sugestie były takie, żeby zmienić kolejność po to, żeby nie było tych wyrwań i faktycznie przemyślałem sobie tą sprawę i troszkę mi powyrywało tego materiału. No i zobaczymy w tym momencie właśnie, jak to wyjdzie. Także dzięki jeszcze raz i no, bierzemy się do pracy. Nożem profilowym mam już założony. Wszystkie parametry zostają te same. Głębokość zbioru, szerokość rzazu, to jest niezmienne. Posuw już jest też ustawiony. Teraz zaczynamy obrabiać materiał po długości, także bierzemy się dalej do pracy.
Jak widzicie, cały ramiak już jest złożony. Ja na podsumowanie mogę powiedzieć, że cała praca wyszła naprawdę profesjonalnie. Wszystko jest zlicowane idealnie. Nie ma żadnych wyrwań. I tutaj dzięki jeszcze raz za podpowiedź w komentarzach. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zacząć od kont profilu i dopiero przejść na profil. Te przejścia są zdecydowanie ładniejsze, mniej jest tych wyrwań, zdecydowanie fajniej to wygląda. Słuchajcie, to wszystko dzięki tej głowicy frezarskiej uniwersalnej. Naprawdę rewelacja, ze względu na to, że możecie wyjąć noże, zmienić, zakupić sobie jakikolwiek profil Wam się podoba, jakiego będziecie potrzebowali. Zakładacie tutaj, czy to 50, czy 40 mm szerokości żazu. Zakładacie na frezarkę i działacie. Naprawdę rewelacja. Te profile do ramiaka mi się podobają, fajnie to wszystko wyszło i naprawdę, naprawdę polecam, bo efekt jest bardzo dobry. Słuchajcie, to by było tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że było parę przydatnych informacji i skorzystacie z tego. Słuchajcie, zapraszam Was do kolejnych filmów. Dzięki, do zobaczenia, cześć! We'll be right back.